Początki społeczności żydowskiej w Wisznicach sięgają drugiej połowy XVII wieku. Najstarsze odnalezione informacje o Żydach pochodzą z lat 1676-1677, gdzie diaspora żydowska powiatu brzeskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wisznic, miała liczyć 129 osób. Hebrajska mapa Rady Czterech Ziem z 1667 roku odnotowuje wioskę o nazwie Wisznice, co świadczy, że mieszkali tam Żydzi. Przed wybuchem I wojny światowej ludność Wisznic liczyła 3140 mieszkańców, z czego 1823 to Żydzi. Wisznice w okresie międzywojennym zamieszkiwało 990 Żydów. W całej gminie mieszkało ich około 1100. Żydzi doceniali położenie handlowe Wisznic ze względu na odległość do pobliskich miast. Do Białej Podlaskiej było prawie 35 km, do Brześcia 60, do Rodzynia 45, do Parczewa 30. Wisznice w tym okresie słynęły 100-tygodniowych targów oraz dwóch jarmarków. Wisznice to przede wszystkim w tamtym czasie zabudowa drewniana. Były praktycznie na rynku trzy budynki murowane. To był dom Juliana Gierczyńskiego, Józefa Czyża, czy budynek spółdzielni z Połem. Żydzi zamieszkiwali przede wszystkim na rynku. Tutaj były zlokalizowane sklepy, kramy, zakłady rzemieślnicze, a od tyłu była zabudowa mieszkalna. Żydzi Wiszniccy posiadali na terenie samych Wisznic bożnicę, która mieściła się za targiem końskim, szkołę wyznaniową, kirkut, mykwę oraz rzeźnię rytualną. Do gminy żydowskiej w Wisznicach należeli Żydzi z gminy Opole i gminy Romanów. Życie i działalność gospodarcza odcisnęła takie swoje dość istotne piętno w lokalnej społeczności. Na pewno stworzyli specyficzny konglomerat i zachowań, religii, wszystkiego czegoś czy wiary. Potrafili współistnieć między sobą i byli w każdym bądź razie zdani na pewną i tolerancję, i współżycie gospodarcze, i tak dalej. Na rynku mieszkali Żydzi. Powroźnik kręcił sznury. Farbiarka Fryma barwiła płótno. Dalej były dwie olejarnie. Jedną miał Icek, jeszcze ten dom stoi w Wisznicach, a drugą miał Jankiel. Szewcy naprawiali buty, krawcy szyli płaszcze. Wszystko Żydzi. Życie toczyło się własnym, powolnym rytmem, wyznaczonym przez cotygodniowy jarmark. W owych czasach nikt nie miał wielkich wymagań. Zadowolony był ten, kto miał co jeść, w co się ubrać i gdzie mieszkać. Nie żywiono żadnych uprzedzeń religijnych czy narodowych. We wrześniu 1939 roku nadburzańskie miejscowości, takie jak Wisznice i Słowatycze, są zajmowane przez dwóch okupantów. Najpierw przychodzą wojska niemieckie i Wehrmacht. Następnie po kilku dniach, 24 na mocy porozumienia, przekazują tą miejscowość wojskom Armii Czerwonej. I w tym momencie, kiedy przychodzą wojska Armii Czerwonej, uaktywniają się lokalne komórki komunistyczne, tworząc za aprobatą Armii Czerwonej lokalne komitety rewolucyjne, nazwane w Wisznicach Czerwoną Wstążką.
W Wisznicach w skład takiego komitetu wchodzą przede wszystkim Ukraińcy, grupa ludności żydowskiej, czy nawet i Polacy. W nocy 7 na 8 października 1939 roku Niemcy ponownie pojawili się, tym razem na dłuższy okres czasu, w Wisznicach. Pojawienie się ich w Wisznicach i szerzej na Lubelszczyźnie było wynikiem pewnego drugiego właściwie już paktu o granicach i przyjaźni zawartego 28 września. Oczywiście 1939 roku między dwoma okupantami, Związkiem Radzieckim, Związkiem Sowieckim i Niemcami, które doprecyzowały inną linię graniczną, granicy przesunięto na Bug. I tym sposobem Lubelszczyzna, a z nią Małe Wiśnice, znalazły się w okupacji niemieckiej. Niemcy w części okupowanych ziemiach polskich wprowadzili taką nową strukturę administracyjną, mianowicie to się nazywało Generalne Gubernatorstwo dla Okupowanych Ziem Polskich. To Generalne Gubernatorstwo obejmowało 4 dystrykty od 1941 roku, 5. I jednym z tych dystryktów była Lubelszczyzna. Niemcy wprowadzili także nową strukturę administracyjną dla powiatów. Komasowali pewne powiaty. No i to, co ma duże znaczenie dla Wisznic, dlatego gdyż zlikwidowano powiat włodawski. Gmina Wisznice znalazła się w powiecie bialskim, do którego przyłączono gminę Romanów. Z czasem powołano tu Landkomisariat Wiejski, co powodowało pewną koncentrację sił okupanta, takich jak żandarmeria i jednostki gospodarcze. Niemcy starali się stworzyć pozorę normalnego życia, ale to była taka normalność pod karabinem. Zadaniem administracji niemieckiej była ekonomiczna eksploatacja terenu. Uruchomiono organizacje gospodarcze, mleczarnie, spółdzielnie. Poddano je kontroli. Uruchomiono także szkoły, co prawda późno, ale były to warunki wojenne. W stosunku jednak do Żydów sytuacja była odmienna. Żydów pozbawiono jakiegokolwiek statusu. Żołnierze niemieccy pastwili się nad Żydami. Jednym z elementów pastwienia było obcinanie im bród. Dokonywano rabunków. Niebawem represje przybrały taki bardziej charakter urzędowy, co wiązało się z wydawaniem pewnych decyzji administracyjnych. W grudniu wprowadzono decyzję, by oznaczyć Żydów opaską z gwiazdą Dawida. Skonfiskowano bużnicę, przeznaczając ją na pralnię dla żołnierzy niemieckich. Także na wisznickich Żydów 1 grudnia 1939 roku nałożono pierwszą kontrybucję w wysokości 16 tysięcy, natomiast w lipcu 1940 roku w wysokości 6 tysięcy złotych. Zlikwidowano cmentarz żydowski, Kirkut, zrównując go z ziemią. Wprowadzono przymus pracy. Powstał obóz dla Żydów, którzy rozpoczęli w maju 1940 roku regulację rzeki Zielawa w miejscowości Chorodyszcze. 29 maja 1940 roku zabrano wisznickim Żydom konie, krowy i wozy. Z dnia 2 na 3 w nocy Żydzi spalili w Wisznicach swoją bożnicę, gdyż nie chcieli, aby Niemcy zrobili tam pralnię. Od tego czasu do samego rana Żydzi siedzieli pod gminną komendanturą w koszulach i kalesonach lub nago, tak jak ich zabrano w nocy z łóżek. Żydzi byli bici i grożono im, że wszystkich rozstrzelają, jeśli im nie wydadzą rabina. Wówczas ujawnił się rabin. W lipcu 1940 roku sołtys z Wisznic dokonał spisu ludności żydowskiej. Wynika z niego, że żyło w Wisznicach 834 Żydów. Zachowany spis jest swoistą księgą pamięci o wisznickich sąsiadach żydowskiego pochodzenia. Można się dowiedzieć, jak brzmiały ich nazwiska, jak liczne posiadali rodziny, ile mieli lat. W Wisznicach nie spotyka się już osób nazywających się Szyja Goldstein
Abram Friedman, Moszko Pejsach Grzembacher, Josek Rubinstein, Moszko Kaszemacher, Dawid Żelazo. Dziś była rejestracja Żydów, mężczyzn od 15 do 60 lat. Wszystkich tych pognali na roboty w stronę Białej Podlaskiej. Teraz ma być rejestracja Żydówek od 15 do 25 lat. O świcie 13 sierpnia 1940 roku centrum Wisznic otoczyło wojsko. Wygnano Żydów z domów i goniono ich na rynek, gdzie załadowano na samochody i wywieziono do budowy umocnień nad Bugiem. Propaganda nazistowska przedstawiała Żydów jako zagrożenie dla ludności aryjskiej. Jednym ze sposobów mających służyć izolacji społeczności żydowskiej było tworzenie gett. Nowo powołany ukraiński wójt Teodor Bichtaj wystąpił do starosty Bialskiego z wnioskiem o budowę getta w Wisznicach. Dlaczego w Wisznicach? Bo w Wisznicach było bardzo dużo Żydów. 50% mieszkańców Wisznic to Żydzi, blisko 1000 osób. Wiemy, że 22 września 1940 roku rozpoczęto budowę getta zamkniętego. Getto było zlokalizowane na tak zwanym Końskim Targu od strony południowej. Od strony wschodniej getto zamykała ulica Fabryczna, od strony północnej ulica Żabia, a od strony zachodniej ulica Rowińska. Dziś wiemy, że na tym terenie było zlokalizowanych kilkanaście budynków, co stanowiło około 50 pokoi. Tak zapisano w dokumentach żydowskich. Getto było ogrodzone drutem kolczastym. Przed ogrodzeniem był wykopany szeroki rów. Urobek z tego rowu był wysypany na zewnątrz w celu utrudnienia przejścia na stronę aryjską. Tu, gdzie ja stoję, była brama główna, zbudowana z kantówek w wysokości około 4 metrów, na której było napisane w języku niemieckim, ale także w języku polskim: dzielnica żydowska, nie Żydom wstęp surowo wzbroniony. Oprócz bramy głównej była także brama pomocnicza przy ulicy dzisiejszej Fabrycznej. Na tej sadzawce kończyło się getto wisznickie. Było to jedyne źródło dostępnej wody w getcie. Natomiast wodę pitną do getta dowożono bramą pomocniczą z rynku głównego. Początkowo do dzielnicy żydowskiej można było swobodnie wejść. Polacy nadal korzystali z usług żydowskich krawców i szewców. W późniejszym okresie stało się to niemożliwe. Wejście na zamknięty teren groziło śmiercią. Żydzi po otrzymaniu przepustki mogli opuszczać getto do 1942 roku. Czynne były należące do nich przed wojną sklepy i 12 zakładów rzemieślniczych, które produkowały na potrzeby frontu. To jest oryginalny dom żydowski, który zachował się do czasów współczesnych. W takich domach mieszkali Żydzi w getcie w Wisznicach. Niemcy nakazują tworzenie judenratów lokalnych wśród społeczności żydowskiej, których zadaniem jest administrowanie i wykonywanie wszelkich poleceń niemieckich sił policyjnych, administracji niemieckiej w stosunku do
ludności żydowskiej. Judenrat Wiszyński składał się z sześciu osób, sześciu bardzo poważnych Żydów. Posiadał także zwaną policję żydowską, która była nieuzbrojona, a posiadała tylko takie drewniane pałki. Jakież to mogło być administrowanie, pomoc, opieka, skoro za tym wszystkim stali Niemcy? Judenrat istniał, bo musiał istnieć, bo tak chcieli Niemcy. To jest dom szczególny. W tym domu mieścił się zakład fotograficzny Jana Koca. Aparaty fotograficzne w okresie II wojny światowej nie były czymś nowym. Niemcy posiadali ich wiele. Tutaj właśnie do Jana Koca przynosili klisze w celu wywołania. W tym zakładzie pracował Edward Michalczuk. Odbijał zdjęcia niemieckie i niektóre zdjęcia wynosił z narażeniem życia. Dzięki temu możemy odtworzyć, jak wyglądało ówczesne getto w Wiszniczach. Do getta tutaj w Wiszniczach przetransportowano ludzi z innych miejscowości Polski. Było ponad 925 Żydów z Mławy, czyli liczba Żydów w getcie to była, dochodziła do 2000 ludzi. W tych lokalnych gettach następuje proces przeludnienia, są problemy z wyżywieniem Żydów. Uchodźcy przybyli w liczbie 925 osób. Przyjęliśmy ich tak, jak mogliśmy najlepiej, bo nie mieli ze sobą nic z żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby. Pierwsza pomoc, jaką od nas otrzymali uchodźcy, była to kawa gorąca z chlebem, którą rozdawaliśmy w każdym mieszkaniu. Otrzymali też w naturze kartofle, drzewo na opał i świece. Miejscowa ludność żydowska powróciła do swoich domów, by wrócić tam ponownie w lutym 1942 roku. Liczba Żydów ulegała ciągłym zmianom. W lipcu 1941 roku w getcie przebywało 1016 osób, z czego 550 wysiedlonych i 466 miejscowych. Ten poziom w przybliżeniu utrzymywał się do czasu likwidacji getta 12 sierpnia 1942 roku. Warunki w getcie były tragiczne. Tutaj studni nawet nie było. Więc duża śmiertelność, duża liczebność, brak żywności, brak lekarstw spowodowało, że to była taka, można powiedzieć, z przykrością umieralnia. Dziś był u nas prawdziwy obraz głodnego człowieka. Żydówka jakaś wydostała się z getta. Przyszła do nas do mieszkania. Było przygotowane trochę zupy dla psa. Szybko to zjadła. Wzięła jeszcze kilka kartofli ugotowanych świniom w mundurkach. Powiedziała, jakie to dobre jedzenie pies dostaje. I poszła z powrotem do Wisznic. Powstają lokalne najpierw komitety pomocy żydowskiej, a później za zgodą władz niemieckich są rejestrowane tak zwane delegatury żydowskiej samopomocy społecznej. Taka delegatura powstaje i w Wiszniczach pod koniec 1940 roku i powstają w innych miejscowościach. Powstające delegatury organizowały w danym getcie lokalną pomoc socjalną, występowały do prezydium żydowskiej samopomocy społecznej w Krakowie o subwencje finansowe na zakup żywności, prowadzenie kuchni ludowych, na zapomogi społeczne, nad opieką nad chorymi. Pierwszym przewodniczącym komitetu delegatury był Rajza, a później po nim był Uszer. W dokumentach archiwalnych Żydowskiego Instytutu Historycznego znalazłem ciekawe dokumenty dotyczące pomocy Żydom zgromadzonym w getcie wisznickim. Byli to Żydzi deportowani z Mławy. Pod koniec stycznia 1941 roku ówczesny szef sławatyckiej delegatury, Dawid Herbst, wysyła pismo do Krakowa z prośbą gorącą o
otoczenie opieką przesiedlonych do Wiśnic 600 Żydów, którzy znajdują się w fatalnej sytuacji materialnej. Pomoc delegatury żydowskiej w Sławatyczach trwała przez okres 3 miesięcy. Przekazano szereg artykułów żywnościowych w postaci chleba, ziemniaków, fasoli, grochu, kaszy, czy nawet zebranych na miejscu odzieży czy kilku par obuwia. Co pewien czas Niemcy przyjeżdżali do getta, wybierali z niego Żydów i wywozili w nieznanym kierunku. Oni już więcej do tego getta nie wracali. Ciągle rozlegały się strzały w tym getcie. Poza gettem, na polach, lasach. A wszystko związane to było z żandarmerią wiśnicką. Tacy żandarmi jak Pudel, Messel, Giering stale zapisali się w społeczności lokalnej jako miejscowi zbrodniarze. 2 kwietnia 1941 roku żandarmi urządzili w Wiśnicach łapankę na Żydów i wywieźli ich w nieznane. Mówili, że do Polubicz, ale tam ich nikt nie widział. Jesienią 1941 roku w Lesie Łyniewskim zastrzelono 30 Żydów gonionych z Opola do Wiśnic. 7 grudnia 1941 roku żandarmi zastrzelili jednego jeńca sowieckiego i 3 Żydów. 15 grudnia 1941 roku ekspedycja karna Schutzpolizei zabiła 9 Żydów w rozwadówce za niestawienie się do getta w Wiśnicach. Wśród rozstrzelanych byli Rywin Rubinstein, Szlama Rubinstein, Jankiel Tenenbaum, Abram Tenenbaum, Mendel Tenenbaum, Mojsze Tenenbaum, Jankiel Silberstein, Rywin Silberstein, Herszek Żelazo. Zamknięcie Żydów w gettach, odcięcie ich od społeczeństwa polskiego było tylko etapem. Etapem w całkowitym wymordowaniu tej społeczności. Niemcy długo wahali się, jak to zrobić. Decyzja o zagładzie Żydów zapadła późną jesienią 1941 roku, a została wprowadzona w życie decyzją konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 roku. Jak to miano robić? No przede wszystkim przy pomocy gazu cyklonu B, czyli w obozach zagłady i w obozach koncentracyjnych. Akcją tą kierował Odilo Grocik, ponura postać z koszmarów. Akcja Reinhardt w powiecie bialskim rozpoczyna się 10 czerwca 1942 roku. Wiemy, że w tym dniu zgromadzono Żydów Białej Podlaskiej, około 3000, którzy później oczekiwali na transport do Sobiboru. Natomiast Żydów ze Sławatycz w ilości około 200 osób, wszystkich Żydów z folwarku Podedwórze ówczesnej gminy Opole w ilości około 250 Żydów wysiedlono z Podedwórza i przywieziono do getta wiśnickiego. Te dwie grupy Żydów przebywały tam około 2 dni, próbując wykupić się z dalszej deportacji. Niestety po 2 dniach załadowano na furmanki wiśnickich chłopów i okolicznych i wywieziono do Łomas. Drugi etap akcji Reinhardt w powiecie bialskim rozpoczął się w sierpniu i we wrześniu 1942 roku. Na teren północnej Lubelszczyzny został skierowany 101 rezerwowy batalion policji z Hamburga. W Wiśnicach stacjonował drugi pluton drugiej kompanii tego batalionu. To on 12 sierpnia 1942 roku dokonał deportacji z getta wiśnickiego do getta tranzytowego w Międzyrzecu Podlaskim. Getto rano zostało otoczone
wszystkich mieszkańców zgromadzono przed bramą główną getta i pogoniono w kierunku Komarówki Podlaskiej i Międzyrzeca Podlaskiego. Pozostałych mężczyzn, około w liczbie 50, zabrały samochody niemieckie. 13 sierpnia 1942 roku getto było już puste. W Wiesznicach pozostali tylko Żydzi pracujący na rzecz machiny wojennej w liczbie około 120. Ostatni żyjący Żydzi zostali rozstrzelani 18 listopada 1942 roku w Dubicy nad rzeką Zielawa. Dwa samochody ciężarowe zatrzymały się na szosie w odległości około 300 metrów od naszego domu. Zobaczyliśmy wychodzącą w pole grupę ludzi, za którymi szli żandarmi. Zdrętwieliśmy z przerażenia. Gdy podeszli bliżej rzeki, przedstawił nam się widok strasznej śmierci, gdy po kilku z nich padało jak ścięte drzewa. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że są to Żydzi z Wisznic, którzy pracowali dotąd w tartaku. Gdy wszyscy z tej grupy leżeli, żandarmi odjechali, zostawiając dwóch Niemców na warcie. Dobijali jeszcze tych, którzy dawali oznaki życia. Po 20 minutach jeden z leżących wstał. Zaczął szybko uciekać. Niemcy nie strzelali, tylko zaczęli za nim biec, ale odległość zwiększała się i wtedy zaczęli strzelać. Obserwując to, za każdym strzałem spodziewaliśmy się, że ten uciekający padnie. Ale on biegł dalej i coraz bardziej się oddalał i znikł w lesie. Po tym jeszcze 4 razy przywozili po kilkunastu Żydów, którzy byli tylko w bieliźnie. Ustawiali ich w rzędzie i kazali opuścić kalesony na kolana, żeby nie mogli uciekać. Innym kazali klękać przed pobitymi i w tej pozycji do nich strzelali. Jeszcze jeden próbował uciekać, ale wszyscy za nim strzelali i padł. Po tym przywieźli z Wisznic ludzi, Polaków, do zakopywania, a od nas wzięli wozy do wożenia trupów w jeden dół. Tylko nielicznym Żydom z Wisznic udało się przeżyć. Zdążyli zbiec do lasów parczewskich, romanowskich, bądź ukryli się w polskich rodzinach, za co Polakom groziła śmierć. Wiemy na dziś, że z tego pogromu udało się przeżyć jednej osobie. Była to Helen Rosenwachs. Pochodziła z Mławy, a przechowały ją polskie rodziny z Wygody i Łyniewa. Dzisiaj Żydów wisznickich nie ma. Pozostała po nich odleglejąca pamięć, ale obecności Żydów w Wisznicach nie da się wymazać z historii miasteczka i dlatego o nich pamiętamy. Znajdujemy się na Kirkucie, który został założony w drugiej połowie XVIII wieku. Obszar tego Kirkutu to blisko 1,5 hektara. W 1940 roku Niemcy zarządzili likwidację Kirkutu Wisznickiego. Wszystkie macewy zostały wywiezione na umocnienie pobliskich dróg i ulic. Za mojej pamięci w latach 60. cmentarz ten był już ogrodzony drutem kolczastym. W tym miejscu, w którym ja tutaj stoję, była brama główna, czyli wejście do Kirkutu. Oczywiście rósł już las. Po żydowskich mieszkańcach Wisznic nie pozostał żaden ślad. Praktycznie zniknęła już dawna, charakterystyczna zabudowa miejscowości. Znajdujemy się w Regionalnym Centrum Kultury Lokalnej w Rowinach. Jest to jedyne miejsce w Wisznicach, gdzie zbieramy pamiątki po byłej społeczności żydowskiej. Za mną znajduje się tablica upamiętniająca getto w Wisznicach. Mamy tam zgromadzonych kilka fotografii i kilka podstawowych informacji o getcie. A drugim takim aspektem, którym się zajmujemy, to zbieranie starych macew, a w zasadzie bardziej
fragmentów starych macew. Na placu znajdują się dwie macewy kamienne, jako pierwsze, które tutaj przywiózł były dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, pan Aleksander Szołucha, i to on rozpoczął w zasadzie upamiętnianie tej społeczności żydowskiej w Wisznicach. Mam nadzieję, że kiedyś te fragmenty macew uda się ułożyć w miejscu, w którym powinny być, czyli na Kirkucie. Kiedyś tutaj była brama pomocnicza wjazdowa do getta, nieopodal była brama główna. To jest budynek Urzędu Gminy i postanowiliśmy na tym budynku, właśnie na tej ścianie, umieścić tablicę pamiątkową przypominającą, że przed wojną tutaj mieszkali Żydzi. Musimy pamiętać o nich, o tym, że tutaj mieszkali. Drugim elementem naszej pamięci chcemy, by była pamięć o cmentarzu żydowskim, o Kirkucie, gdzie w tej chwili rośnie las i tak naprawdę też niewiele osób wie o tym, że tam był cmentarz żydowski, że tam jest Kirkut. Na początku również będzie to tablica pamiątkowa, którą umieścimy na głazie, a w przyszłości chcemy ten Kirkut ogrodzić tak, żeby ta pamięć pozostała na wiele, wiele lat. Młode pokolenie Polaków nie ma świadomości, że przed II wojną światową co drugi mieszkaniec Wisznic był Żydem. Pozostaje tylko pamięć o ludziach, którzy tu żyli i pracowali, tworząc lokalną społeczność. Należy więc uczynić wszystko, by czas nie zatarł śladów ich istnienia. Dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila.